Dzisiaj znowu lejemy, ale tym razem nie do kotła, tylko do Twojego domu. Postanowiłem przybliżyć temat uzdatniania wody, ale tym razem wody pitnej. I będzie to taka mini seria o tym, w jaki sposób możesz polepszyć jakość wody, która przychodzi do Twojego domu. Także dzisiaj weźmiemy na tapetę filtrację mechaniczną. Później w planach jest trochę poopowiadać sobie o filtrach węglowych, o odwróconej osmozie i o zmiękczaczach wody. Zaczynamy od filtracji mechanicznej, bo tak naprawdę woda, którą później dalej będziemy uzdatniać, na początku musimy się z niej pozbyć największych jakby drobi, czyli muł, osadów, rdzy itd. I do tego nam jest potrzebny filtr mechaniczny. Rodzajów filtrów mechanicznych jest kilka i takim najbardziej klasycznym, podstawowym jest po prostu filtr siatkowy, w którym siatka wykonana jest ze stali nierdzewnej. Jest to rozwiązanie o tyle przyjemne dla użytkownika, że taki filtr jest wielokrotnego użytku. Może on mieć postać po prostu zwykłego filtra skośnego, takiego jak tutaj, albo bardziej wyrafinowany, taki bardziej przystosowany do filtracji wody pitnej z przeźroczystą szalką. Do czego on się nadaje? Nadaje on się w zasadzie tylko do takiej wstępnej filtracji, ponieważ ziarna w takim filtrze, ziarna w takiej siatce są wielkości od 50 do 100 mikronów. Z jednej strony to jest całkiem mała wielkość, jeżeli patrzymy to na naszą ludzką perspektywę, natomiast jeżeli chodzi o zanieczyszczenia, jest to dosyć duża dziura, przez którą już będzie sporo przechodzić, natomiast zatrzyma taki filtr nam do największy brud i pozwoli dłużej żyć kolejnym filtrom, które za nim zamontujemy. Także taki filtr najbardziej się nadaje jako właśnie filtr wstępny. Przez to, że jest wielokrotnego użytku, to ten największy brud będziemy mogli regularnie sobie usunąć i nie trzeba będzie wymieniać po prostu w nim wkładu. Jedną z fajnych cech takich filtrów jest to, że mają one duży przepływ, w sensie pozwalają przepływać dużej ilości wody, dużej ilości wodzie, polska cię, trudny język. Takie filtry mają duży przepływ maksymalny, przez to nawet niewielki filtr będzie mógł być zamontowany w domu, w którym są na przykład dwa punkty poboru. Bo żeby dwa punkty poboru zaspokoić, potrzeba około 40-50 litrów na minutę. Przyjmując, że mamy dwie deszczownice w skrajnym przypadku, a większość takich filtrów taki przepływ nam zapewni. Także tyle o filtrach siatkowych. Kolejną grupą filtrów to już są filtry w obudowach takich standardowych, jak mam tutaj. Pokażę bez naklejki od producenta, żeby nie było ukrytej reklamy. I to, co już tutaj zamontujemy, to już jest nasz wybór. Natomiast możliwości jest kilka. I co do właśnie filtracji mechanicznej, są w zasadzie trzy możliwe, przynajmniej trzy mi znane możliwe wkłady. O czwartym sobie wspomnimy już w kolejnym odcinku, bo filtr w sumie węglowy też jest filtrem, który filtruje mechanicznie, ale nie zazwyczaj z tego powodu jest montowany. Wracając do filtracji mechanicznej. Do takiego korpusu możemy zamontować filtr sznurkowy. Jest to też filtr zazwyczaj wstępny, aczkolwiek w domach może on być już tym filtrem końcowym, ponieważ filtry sznurkowe mają też przyzwoity przepływ w takiej obudowie, bo dla obudów tej wielkości, czyli tak standardowych 10-calowych, mamy przepływ około 20 litrów na minutę, czyli jeden punkt poboru mamy zaspokojony, a ziarna, jakie możemy sobie wybrać dla tych filtrów, to jest od 5 mikronów do 50, czyli też już jest dosyć spory wybór i też są te mniejsze ziarna już naprawdę dobrze filtrują. Co jeszcze chciałem o nim powiedzieć? Minusem na pewno takich rozwiązań jest to, że każdy taki filtr jest jednorazowy, to znaczy kiedy już nam się zabrudzi, niestety trzeba go wyrzucić. Natomiast koszt takich wkładów to jest, kiedyś to było od kilku złotych, myślę, że dalej będzie to przedział 5, 10, maksymalnie 15 zł od sztuki. Przy żywotności od 3 do 6 miesięcy to nie są wielkie koszty, natomiast warto o tym wspomnieć. Kolejnym wkładem w zasadzie
filtra, jaki możemy zamontować tutaj, to jest filtr piankowy, wkład piankowy, a w zasadzie polipropylenowy. I te filtry w sumie do domu się nie do końca nadają ze względu na to, że mają mniejszy przepływ. Przynajmniej nie w przypadku obudów zwykłych 10-calowych. Dlatego już by trzeba użyć dużo większej obudowy, ponieważ przy takiej obudowie, mamy przepływ rzędu 5-10 litrów, czyli w zasadzie jako filtracja taka do wody, którą będziemy pić bezpośrednio z kranu, się nam nada. Natomiast już pod prysznic te 50 litrów jest za mało i po prostu bardzo szybko może ten filtr nam się zapychać i nie będziemy mieli już takiego samego komfortu użytkowania. Dlatego jeżeli byśmy chcieli mieć filtr piankowy, to zazwyczaj w domu musimy już sobie zamontować niestety go w takiej obudowie, dużo większej, dużo droższej, wkłady też są droższe, natomiast w przypadku takiego rozmiaru przepływ już jest z rzędu 30-40 litrów dla filtrów piankowych. Natomiast generalnie do filtracji, jeżeli chodzi o cały dom, czyli do filtracji wody na cały dom, na pewno będzie lepszym rozwiązaniem filtr sznurkowy. Tutaj też mam właśnie wkład sznurkowy, czyli to jest taki zwinięty sznurek na plastikowy stelaż. Natomiast filtr piankowy to po prostu jest taka pianka po prostu w odpowiednim kształcie i woda po prostu przepływa sobie z zewnątrz do środka i wypływa górą. Także cała powierzchnia filtra jakby jest wykorzystywana. Miejsca zabrudzone oczywiście mniej przepuszczają, więc później woda idzie tam, gdzie ma łatwiej. I on się w miarę równomiernie zabrudza na całej powierzchni. Zarówno ten, jak i ten oczywiście. Natomiast tutaj jest właśnie ta wersja BB10, czyli ta większa. I jak widać, no też jest to jakieś 3 razy większa powierzchnia pochłaniania. No i ostatnia grupa znanych mi wkładów, które możemy zastosować do tej obudowy, to są wkłady ceramiczne. Akurat nie mam żadnego przy sobie. Są to wkłady o najmniejszym dostępnym ziarnie, w zasadzie jeżeli chodzi o te obudowy, bo mają ziarno wielkości 0,3 mikrona, czyli to już jest bardzo dokładna filtracja, która pozwala na odfiltrowywanie nawet bakterii. Są to też filtry wielokrotnego użytku, także po zabrudzeniu możemy go po prostu wziąć i przepłukać pod bieżącą wodą. Natomiast minusem jest znowu też to, że przepływ maksymalny takich filtrów jest rzędu 3 litrów, więc też nadają się tylko i wyłącznie jako takie filtry pod baterię kuchenną do poboru wody do picia bezpośrednio z kranu. To byłoby tyle, jeżeli chodzi o rodzaje wkładów filtrujących. Natomiast teraz podsumowując, co do jakiego zastosowania. Więc w przypadku domów i mieszkań, gdzie mamy w zasadzie jeden duży punkt poboru, jak prysznic czy wanna i ewentualnie jakaś umywalka czy kran w kuchni. Myślę, że filtry z obudowami 10-calowymi będą w zupełności wystarczające. 25 litrów jako przepływ maksymalny myślę, że nam wystarczy. I tutaj pewnie skłaniałbym się ku rozwiązaniu, że najpierw mamy filtr wstępny z wkładem, który ma dosyć duże ziarno rzędu 50-100 mikronów, a później kolejny filtr 20 albo 5 mikronów jako ten filtr dokładny. W przypadku, kiedy mamy duży dom albo po prostu dwie łazienki, w których faktycznie dwie osoby naraz mogą korzystać z prysznica, tutaj już sytuacja raczej nam się skłania do wykorzystania właśnie tej dużej obudowy, czyli BB10, bo po prostu przepływu nam może braknąć na mniejszej obudowie. Natomiast w przypadku tych filtrów mamy przepływ już rzędu 40-50 litrów na minutę, więc na dwa punkty poboru już nam wystarczy. I tutaj też ta sama zasada, jeden filtr wstępny, jeden filtr jako ten dokładny. I wstępny może być w formie takiego filtru z składem sznurkowym, albo po prostu filtr do wody z siatką stali nierdzewnej. Co do żywotności filtrów mechanicznych, i tutaj w przypadku
filtrów siatkowych, no to wiadomo, one przez to, że są wielokrotnego użytku, tu nie ma problemu, możemy je używać do końca świata. Tutaj nic się z nimi nie stanie. Natomiast w przypadku filtrów zarówno piankowych, jak i sznurkowych, tutaj żywotność producent zazwyczaj zaleca maksymalnie do 6 miesięcy. Czemu 6 miesięcy, a nie więcej? Chodzi o to, żeby nie zdążyły się tam rozwinąć kolonie bakterii, które później będą tam migrowały dalej już w stronę naszej wody, którą pijemy, czy też którą się myjemy. A tak to, kiedy wymieniamy w miarę regularnie te filtry, to po prostu nie zdążą one się tam te kolonie rozwinąć. No i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o filtrację mechaniczną. Zapraszam Cię do subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych z tej serii. Wszystkiego dobrego, cześć!